Tegoroczny marsz przebiega pod hasłem Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Sądzimy bowiem, że teraz znajdujemy się w przełomowym momencie ćwierćwiecza naszej wolności. Nasz głos jest słyszany lepiej niż kiedykolwiek. Powinniśmy zatem wszyscy, zarówno zwykli obywatele, jak i ci pełniący funkcje publiczne, podjąć szczególny trud, żeby wykorzystać ten czas, budując ład i podejmując roztropne decyzje. Mając na uwadze troskę o przyszłe pokolenia, tak, żeby nasze dzieci, historia, Bóg osądziły nas łaskawie, a nasza niepodległość nie została poddana kolejnym próbom. Przemówienie marszałka wygłoszone z okazji powołania POW do Wojska Polskiego listopad 1918. Koledzy i towarzysze broni, wypadło mi w życiu moim największe szczęście, jakie wypaść może żołnierzowi polskiemu. Gdy myślą przebiegnę dzieje żołnierza polskiego w przyszłości, gdy spojrzę na te znane postacie historyczne, tak, drogie sercu, to z pewnym podziwem myślę, dlaczego mnie wypadło tyle szczęścia, gdy im tego szczęścia nie dano przeżyć. Oto ja, wasz wódz, oto ja, wasz naczelnik, pierwszy mam szczęście przywitać swoich podkomendnych, przywitać tych, których w bój prowadziłem, przywitać jako żołnierz wolnej, zjednoczonej Polski. Im, tym naszym przodkom, tym, przed którymi korzyliśmy się, będąc w niewoli, im to szczęście nie było dane. Zwracam się do was jako do tych, których niegdyś 6 sierpnia 1914 roku w bój wyprowadziłem. Zwracam się do was jako do tych, którzy w kraju naszym umieli przygotować zastępy ludzi zdatnych, gotowych sercem i duszą, by we wszystkich wypadkach mężnymi żołnierzami polskimi. Zwracam się do was jako do swoich podkomendów. Większość z was widziała mnie w różnych chwilach. Widziała w boju, widziała wtedy, gdy serce, charakter ludzki łamały się i kruszyły jak szkło pod uderzeniem losu. Prowadziłem was, chłopcy, po ciężkich drogach. Prowadziłem po ciężkich ścieżkach. Żołnierz lubi triumf, żołnierz lubi wawrzyny, żołnierz lubi jasne słońce zwycięstwa. Ja zaś prowadziłem was po ciemnicach, po turmach, które niejednemu serce i charakter łamały. Bo ja się nie bałem prowadzić po tych drogach. Ja się nie bałem, że wy się zwaniecie. Ja byłem pewien, że tak jak ja wytrzymacie w najcięższych chwilach, że w najcięższych chwilach zostaniecie wiernymi ojczyźnie, wiernymi, mężnymi, silnymi żołnierzami. Gdy myślę o was, dzieci moje, to mi przez głowę snują się 4-letnie wspomnienia. Niekiedy tak ładne, tak cudowne, tak piękne, że chociaż krwią serdeczną przeplatane, powtórzę słowa poetów. O nich płakać nie umiałbym szczerze. Byliśmy wolontariuszami. Byliśmy zapaleńcami. Mieliśmy jedną wielką cnotę, której nie zna żadne wojsko. Cnotą tą jest żywe współżycie z całym otoczeniem. Nie byliśmy odcięci od naszych współobywateli, noszących cywilne odzienie, nie mundury. Nie oddzieliliśmy się od otoczenia żadnym murem chińskim. Byliśmy żołnierzami, ale pomiędzy nami a otoczeniem nie było żadnego ostrego przedziału. To dało nam, koledzy, możliwość pociągnięcia za sobą do sprawy wojskowej setek i tysięcy ludzi. Bez żadnego przymusu, bez żadnego nacisku. Koło was gromadzą się setki, tysiące ludzi dla służby jednemu i temu samemu celowi.
jeżeli my potrafimy połączyć cnoty, które kierują pierwszą brygadą i POW z cnotami, które daje długie wychowanie żołnierskie, zlać to w jedno harmonijne ciało, wtedy jedynie wytworzy się wojsko, do jakiego ja zawsze dążyłem. Wojsko czujące razem z narodem każde uderzenie, którego serce bije jednym tętnem, z całym narodem, które od narodu żadną ścianą się nie oddziela. To jest mój program, panowie, w stosunku do was. Z tym programem idę. Do tego programu wszystkich was nawoływać będę. Polska tworzy się w chaosie. W tym chaosie wojsko stanowić musi przykład szybkiego tworzenia porządku. Niech u nas przynajmniej Kraków wbrew przysłowiu jeden dzień się buduje. Wtedy, gdy wszystko dookoła tak długo i w tak ciężkich cierpieniach budować się musi. Koledzy, zakończę okrzykiem, za który dziadowie i ojcowie umierali. Zakończę okrzykiem, za który nasi koledzy krwią serdeczną, krwią polską broczyli. Koledzy, niech żyje Polska! Niech żyje Polska wierna, sprawiedliwa i niepodległa! Niech żyje! Nasz marsz jest objęty patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Niestety pani dyrektor Barbara Bojan-Kasberuk nie może osobiście nie uczestniczyć z powodu obowiązków zawodowych, ale przesyła, skierowała do nas wszystkich list, który odczyta pan Tomasz Danielewski. Szanowni Państwo, 70 lat temu w budynku, sprzed którego wyruszy dziś Marsz Niepodległości, sądzony był pułkownik Aleksander Rybnik, pseudonim Jerzy, i jego 23 towarzyszy broni. Oskarżeni zostali wówczas o zdradę stanu, a prokurator w mowie oskarżycielskiej nazwał ich Judaszami, którzy za andersowe srebrniki tworzyli po wojnie bandy. Pułkownika Rybnika, kawalera Orderu Virtuti Militari i 6 jego podwładnych komuniści skazali na karę śmierci. Spoczęli w bezimiennym grobie, a pamięć o nich miała wraz z nimi zostać pogrzebana. Los pułkownika Rybnika podzieliły tysiące żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy po zakończeniu działań wojennych nie pogodzili się z przywleczonym na sowieckich bagnetach systemem komunistycznym. Był to los żołnierzy wiernych przysiędze złożonej ojczyźnie, którzy zamiast trafić do panteonu bohaterów narodowych, mieli na zawsze pozostać wyklęci. Dziś, chociaż wciąż nieznany, tak wielu miejsc spoczynku ich doczesnych szczątków, bohaterowie wracają do świata żywych. Wstają z grobów przekleństwa i zapomnienia. To jest siła pamięci. To świadectwo wolności i jej uszanowania. Szacunek dla bohaterów jest szacunkiem dla narodu i najwyższych wartości, dzięki którym nasz naród przetrwał. Bóg, honor, ojczyzna, oddanie tym wartościom pozwoliło na przetrwanie 123 lat niewoli w 3 zaborach. Ojczyznę, której nie było na mapie, zachowali w sercach i powstańcy listopadowi i styczniowi, i książęta zabiegający o sprawę polską, i włościanie uczący dzieci pacierza po polsku. Dziś pamiętamy o wszystkich, którzy podjęli heroiczny wysiłek zjednoczenia i odbudowania niepodległej w roku 1918, bronili jej w roku 1920, wychowali pokolenie Polski podziemnej i konspiracji powojennej. Pułkownik Rybnik miał 13 lat, kiedy niepodległość dotarła do Białegostoku. Jaką siłę miał polski dom i obywatelskie wychowanie II Rzeczpospolitej,
że z komunistycznej celi śmierci ten żołnierz niezłomny uczył, by pracować dla ojczyzny i dla bliźnich, by być ludźmi honoru. To wyzwanie i zobowiązanie dla nas, współczesnych Polaków. Hasłem przewodnim tegorocznego marszu jest: niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Weźmy dziś do siebie słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Do obrony granic państwa społeczeństwo winno dać przede wszystkim to, co w języku wojennym nazywa się morale. Naród, który owej morale nie ma dość mocno wyrobionej, ma w każdej wojnie z góry olbrzymie szanse przegranej. Do kształtowania tego morale zobowiązuje nas życie i śmierć naszych bohaterów i troska o naszą ojczyznę. Umiejmy jak najlepiej wypełniać tę misję. Niech żyje niepodległa Polska. Państwa polskiego osiągnęliśmy dzięki naszej odwadze w polityce międzynarodowej, w polityce wojskowej, w zrywach powstańczych. W tym, że w 1920 roku zatrzymaliśmy nawałę bolszewicką, nie klękając przed tym, co na nas napadało ze wschodu, tylko podejmując broń. I dzisiaj tak samo odwaga tylko może przywrócić wielkość państwa polskiego. Tylko odwaga może być cechą, która spowoduje, że znów będziemy wielkim państwem. Dlatego bardzo serdecznie apeluję, aby ta odwaga, która towarzyszyła... Zawsze patrioci mieliśmy podwórkę w Białymstoku, ale to mały problem techniczny. Dlatego ja tylko bardzo proszę, aby nas dalej zachowała odwaga. W polityce międzynarodowej, w polityce krajowej żądajmy, mówię wprost, żądajmy od naszej polityków odwagi, abyśmy odbudowali polską armię, zbudowali obronę terytorialną, aby Polska była krajem wolnym od islamskiego terroru. Nie dajmy sobie narzucić żadnej politycznej poprawności Zachodu. My tutaj jesteśmy gospodarzami. To jest kraj, za który oddali życie nasi przodkowie. I to jest kraj, o który my również będziemy walczyli. Dziękuję serdecznie. Czołem, wielkiej Polsce! Nie laicka, nie islamska, tylko Europa chrześcijańska! Nie laicka, nie islamska! Tylko Europa chrześcijańska, nie laicka, nie islamska, tylko Europa chrześcijańska. Proszę teraz o zabranie głosu Rajmunda Klonowskiego, Polaka z Wilna. Szanowni rodacy, kochani Polacy, jest to dla mnie wielkim zaszczytem i honorem mieć możliwość drugi rok z rzędu przemawiać tutaj na białostockim Marszu Niepodległości, w tym właśnie miejscu. Szczególnie mnie ta możliwość cieszy z tego względu, że Białystok jest miastem mi niezwykle bliskim. Białystok z Wilnem łączy nie tylko podobieństwo architektury, nie tylko wileński barok, nie tylko wspólnota losów, fakt, że należeliśmy kiedyś do jednego państwa, do jednej diecezji nawet, ale także wspólnota etosu. I Wilno, i Białystok są miastami wielkimi duchem, którym wrogie siły na każdym kroku przeszkadzały wzrosnąć także ciałem. I dzisiaj, kiedy możemy się cieszyć niepodległością, kiedy się możemy cieszyć wolnością, żyjąc w wieku, w którym jeszcze na naszych terenach, terenach dawnej pierwszej Rzeczypospolitej, terenach, które nierzadko bywają określane mianem skrwawionych ziem, w tym wieku na tych terenach nie było wojen, nie było ludobójstwa i za to powinniśmy być wdzięczni. Wdzięczni swoim przodkom, którzy dali ku temu podwaliny, ale też
W ramach wdzięczności swoim przodkom jako potomni winniśmy jesteśmy pamiętać, że pokój, wolność, niepodległość nie są dane raz na zawsze. Nie są to rzeczy, które są oczywiste. Rok temu na białostockim Marszu Niepodległości widziałem więcej ludzi i dzisiaj tak pytałem, dlaczego tym razem jest nas mniej. No i nasuwa się oczywiście jedna z możliwych odpowiedzi, że w ciągu tego roku zaszły pewne zmiany i część ludzi uznała, że wystarczy. Nie. Nie wystarczy. Pracować trzeba przez całe życie. Nie przypadkiem sentencja leżąca u podłoża nauki chrześcijańskiej ora et labora, modlitwą i pracą, brzmi właśnie w ten sposób. Nie wystarczy być cnotliwym, nie wystarczy nie grzeszyć, tylko trzeba wychodzić światu naprzeciw. Jak nasz narodowy wieszcz, zresztą wilnianin Adam Mickiewicz, pisał w Księgach Pielgrzymstwa Narodu Polskiego, kto z domu nie wyjdzie, ażeby wyjść naprzeciw złu i ze świata go wygładzić, do tego zło przyjdzie i stanie na progu jego. Nie przypadkiem też w pieśni śpiewanej przez naszych przodków w Marszu Polonii w refrenie zawarte są słowa, że odpoczniemy po swojej pracy w ojczystej zagrodzie. Ojczysta zagroda bowiem wymaga ciągłego wysiłku, ciągłego starania, ciągłej gospodarności. I jak przybywam do Białegostoku, tą gospodarność widzę. Widzę tą aktywność tego ducha, który przypomina mi także i moje ojczyste miasto. I to cieszy. Niech ten duch nie ginie, niech ten duch rośnie i niech praca nas wszystkich razem umacnia. Ku niepodległości, ku wolności, ku wspólnemu dobru. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym narodem ponad granicami. Dziękuję. Zapraszam teraz tutaj bliżej księdza Grzegorza Śniadocha, który również zabierze głos. Nie możesz? Nie, nie. Nie mogę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tak się pozdrawiają wszyscy dobrzy katolicy, chrześcijanie. Wszystko, co Pana Boga chwali, co podnosi Jego sławę, jest dla nas dobre i dla Polski pożyteczne. I wszystko to, co Go obraża, to, co Go znieważa, co się sprzeciwia Jego świętej woli, jest złe dla nas i dla Polski zgubne. Gdyż nie może się nic ostać, co się sprzeciwia woli Króla Królów. Idziemy w tym marszu, który się właśnie kończy, pod biało-czerwonymi flagami. Biele to dobro, to szlachetność intencji, to czystość, to niepokalanie, to czyste sumienie w pracy i służbie publicznej. A czerwień, a w zasadzie karmazyn, bo to jest taka tradycyjna barwa narodowa, to jest nie tylko krew tych, którzy przelali ją, abyśmy my byli wolni, ale także barwa ognia, a ogień rozpala w nas gorliwość, waleczność, męstwo i odwagę, o której tak dobrze mówił profesor Andruszkiewicz. To także kolor Ducha Świętego, który jest przewodnikiem przez życie. Ale kilka tygodni temu przez miasto szedł także inny marsz. I nie niósł biało-czerwony flag, ale czarny. Kolor śmierci. Kolor smutku i nieczystego sumienia. I czy można sobie wyobrazić większą zniewagę Boga, niż domaganie się możliwości zabijania dzieci własnych i cudzych? Większe barbarzyństwo? Bóg takich zniewag nie puszcza płazem, jeżeli nie ma na nie reakcji. Myślę, że ten marsz jest także w taką formą wyrazu reakcji. Kiedyś mówili na nas zaplute karły reakcja, a my jesteśmy reakcją na zło. Jeżeli kiedykolwiek
nie dopuśćcie, aby nigdy takie myśli nawet nie zakiełkowały w waszym sumieniu. Takie czarne, mroczne myśli, których wiadomo jest, autorem ich jest książę tego świata. Nie ma większej miłości niż oddać swoje życie za życie kogoś innego. I nawet nie tyle na wojnie, bo wojna, śmierć to jest chwila. Może krótkie cierpienia, cóż to jest przez lata życia. Największym aktem odwagi jest żyć dla innych. Poświęcić lata życia, swoją młodość dla innych. To jest największe poświęcenie, a my będziemy na końcu życia rozliczani na sądzie Bożym z miłości i poświęcenia. Ci, którzy tutaj leżą, poświęcili się, abyśmy my mogli teraz swobodnie przez miasto przechodzić. Jeżeli chcemy, aby była wielka Polska, to ona ma być tylko biało-czerwona, z odcieniem karmazynu, z krzyżem w sercach i z Matką Bożą na piersiach, tak jak husaria z czasów Imperium. A jeżeli Bóg da, wtedy będzie wielka i od morza do morza. Ale jeżeli będzie czarna, jeżeli będzie przeżarta duchem liberalizmu, zaczadzona ideologią gender i pederastii, to będzie karłem, będzie skazana na pogardę i przyjdą współcześni Filistyni i ją podepczą i będzie skazana znowu na niewolę babilońską. Ja wierzę, że to się nigdy nie stanie. Mam taką nadzieję, że się to nigdy więcej nie stanie. Natomiast 20 listopada, to już za 2 tygodnie, w kościołach całej Polski będzie czytany akt czci wobec najwyższego króla królów i króla Polski, Jezusa Chrystusa. Niech nie będzie nikogo stąd, który wtedy nie pokłoni mu się przed Bożym majestatem. Bo nie będzie wielki Polski, albo będzie tylko wtedy, jeśli takim wodzem właśnie będzie nasz Pan Jezus Chrystus, takim wodzem, takim królem. Niech żyje wielka Polska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę jeszcze raz księdza Grzegorza Śniadocha, tym razem o modlitwę na zakończenie naszych uroczystości. Podajmy się pod opiekę Królowej Korony Polskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas upewniaj. I za tych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Na koniec, zanim się rozejdziemy, zaśpiewajmy jeszcze wspólnie pieśń Boże, coś Polska. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, pobłogosław Pan.
przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.